Witam Państwa bardzo serdecznie po kolejnej projekcji. Przyznam się, że mam problem, bo dużo łatwiej jest rozmawiać o złych filmach, a mam wrażenie, że ten blok był naprawdę bardzo mocny i to były wszystko świetne propozycje, ale tym bardziej mam ochotę usłyszeć coś więcej na temat tych filmów, które zrobiliście. Zacznę oczywiście od przedstawienia. Nie ma z nami ekipy pierwszego filmu, pierwszej animacji, czyli filmu Alter, ale pozostali już są. Matka Ziemia, czyli Piotr Złotorowicz, reżyser. Brawa. Dariusz Duszyński, kierownik produkcji. Gdzie jest? Gdzie jest? Nie ma. O, schował się z tyłu. Dobrze. I teraz mam tremę. Nikolas, wiesz co, oddam ci mikrofon. Wiziegas. Hernandez, operator. Między światami, czyli Katarzyna Dąbkowska i Hubert Kułacz. Hubert montaż i Katarzyna w zasadzie wszystko poprzednie. Muzyka, przepraszam. I Katarzyna wszystko, całą resztę. I Thumbs Up, czyli Stefan Łazarski i Marta Mazurek. Witamy bardzo serdecznie. Zacznę może chronologicznie od Matki Ziemi i od Piotra i o... Pytanie dość ogólne. Zastanawiam się, który z tych aspektów w tym filmie jest dla ciebie najważniejszy. Dla mnie to jest film o ojcostwie, o dojrzewaniu, o wyborach, o jakimś takim mistycyzmie wsi, natury, łączności człowieka z naturą. Zastanawiam się, który z tych aspektów jest dla ciebie najważniejszy. Tutaj są mikrofony. Raz, dwa. Znaczy, wydaje mi się, że nie ma takiego najważniejszego dla mnie, bo generalnie to jest tak, że jak piszesz, to nakładasz te warstwy jedną na drugą właściwie, nie? Najwyżej masz, czy najbliżej ekranu i widza są postacie, a najdalej masz tą całą otoczkę ideologiczną i tak naprawdę jedno pracuje na drugie, także właściwie nie rozdzielałbym tego, nie? Dla mnie to jest jakby integralne, dlatego i to jest jakby konstrukcja, która pracuje na całą siebie, także nie mam swojej ulubionej. A ta historia, jak rodziła się w twojej głowie, może o tym opowiesz nam? Teraz to już właściwie bardzo trudno mi sobie dokładnie przypomnieć. Pamiętam, że taką pierwszą inspiracją był moment, kiedy przeczytałem Idiotę Dostojewskiego. Jakby gdzieś ten bohater, znaczy później oczywiście nie pracowałem z książką w żaden sposób, ale wydawało mi się, że gdzieś tą postać Maćka oparłem troszkę na księciu Myszkinie w taki sposób dosyć nieświadomy. Także jakby pierwszą iskierką był Dostojewski. Zaskoczyłeś mnie, że literatura, a nie życie. Słuchaj, no to tu akurat w tym wypadku to była literatura, no ale później było dużo życia. Dużo życia. No, co prawda nie pochodzę z tak małej wsi, pochodzę z miasteczka takiego 2000, ale no faktem jest, że co prawda nigdy nie brałem udziału w tego typu scenach jakby jako w roli głównej, że tak powiem, ale jako dziecko widziałem dużo takiego typowego uboju gospodarskiego, bo to była tamta jakby część tamtej rzeczywistości początku lat 80. I jakby to, czyli pierwsza iskierka wyszła tutaj, powiedziałbym, bardziej teoretycznie, ale później jakby tą właściwą materię to właśnie wypchałem też dużo jakichś takich swoich prywatnych przeżyć też, między innymi. No. Nie chcę cię wyciągać od ciebie jakichś bardzo osobistych zwierzeń, ale chodzi tutaj właśnie o ojcostwo. Nie, mój ojciec nie jest rzeźnikiem. Nawiasem mówiąc, jest nauczycielem.
ale nauczycielem hodowli. Nigdy się, nad tym nie zastanawiałem, ale tak, jest nauczycielem hodowli. No nie, to się tak naprawdę, ten film dość mało się styka tak bezpośrednio z moim życiem. Ale tak, wychowałem się w takich, jak wspominam takie moje wczesne dzieciństwo, takie jak miałem te lat, jakieś tam parę, to właśnie widzę je w taki sposób, jak Nicolas je sfotografował tutaj w tym filmie. Ja widzę po prostu takie równiny z pojedynczymi drzewami, raczej taki bardziej chłodny i surowy krajobraz. No. A relacje ojciec-syn, tutaj ten sprzeciw przeciw planom ojca? No, ale to jest chyba taka odwieczna historia nas wszystkich, prawda? I w ogóle konflikt między czyimś pomysłem na nasze życie, a... Nie, absolutnie nie chcę tutaj jakiejś linii łączącej na siłę znaleźć. Mi się wydaje, że to jest jakby strasznie tak... Wydaje mi się, że nigdy nie jesteśmy... Ten film też poniekąd o tym jest. No nigdy nie jesteśmy... Ja myślę, że tak, że największym horrorem rodzica byłoby to, jak ich dzieci dosięgają tych pułapów wyobrażeń przez nich, tak, i stają się dokładną reprodukcją ich pomysłu na to dziecko. Także. To zanim jeszcze oddam głos pozostałym twórcom, to zacząłeś mówić o tym uboju i oczywiście bardzo jestem ciekawa, jak wyglądało kręcenie tych scen, tak. Jak aktorzy w ogóle do tego podchodzili. No to od razu tak powiem, że w trakcie realizacji nie ucierpiała żadna świnia. Mało tego, świnie na planie miały się dobrze, miały własnych asystentów. Nawiasem mówiąc, więcej asystentów niż ja miałem. Miały własną przyczepę i inne tego typu luksusy. Także świnie były otoczone wielką opieką. Co prawda nie mogliśmy napisać w napisach, że miały lepszy catering. Się świnie nie jakby, że się im nic złego nie stało, bo jak się okazało, żeby napisać coś takiego, to musi być na planie osoba, która o to dba. Dlatego tego napisu nie ma, ale ja zaręczam, że świnie miały się dobrze. A z tymi scenami to było tak, że zresztą pamiętasz, stary, jak to było. A z tymi scenami to było tak, że po pierwszych 5 minutach już wiedzieliśmy, że cały storyboard, cała nasza wcześniej mozolna praca, już możemy się jej pozbyć i że to teraz to świnie będą reżyserować, a nie my, i że to my będziemy się do świń dostosowywać. No jakoś tak się to stało, że po tych kilku dniach tych zdjęć jednak się udało jakoś to po prostu opowiedzieć, ale jak to się udało, to sam nie wiem, w dalszym ciągu. Możecie Państwo w każdej chwili zadawać pytania, więc jeśli ktoś tylko się zgłosi, to podejdę z mikrofonem. Ale jeśli na razie jeszcze nikt, to przejdźmy do kolejnej fabuły, którą widzieliśmy w tym bloku. Chciałam Wam bardzo gorąco pogratulować tego napięcia w tym filmie. W zasadzie od pierwszej chwili wiemy, że coś tam się wydarzy, nie wiemy co i wszyscy czekają w napięciu, co tam się wydarzy, kiedy dojdzie do tej wielkiej tragedii, kiedy ten pistolet wystrzeli, jeśli w ogóle. No i faktycznie to zaskoczenie, ten koniec też jest absolutnie zaskakujący i kobieta, która niby nie jest ofiarą, ale do końca nie wiemy, czy jest w końcu ofiarą tej historii, czy nie. Może też opowiecie trochę o tym, o pomyśle na to. Skąd się wziął pomysł na to? No... Z literatury. Nie, pomysł się wziął z tego, że... zdarzyły mi się pewne wakacje takie dwie przygody, które jakoś... Autostopowe, tak? No tak, one... Jedna to była taka... Właściwie ta najważniejsza to było spotkanie z gościem, który powiedział, że bezinteresownie jakby da nam tam 200 euro i po prostu załatwi nam kupę
no po prostu sfinansuje nam połowę drogi. I ja pamiętam, że przez moment sobie pomyślałem, że jemu chyba o coś chodzi, ale potem pomyślałem, że w sumie czemu nie, i wszystko się skończyło dobrze, no i potem zastanawiałem się, co by było, gdyby miał jakieś inne zamiary, no i tak to powstało, z grubsza rzecz biorąc. A druga przygoda? No to będzie skomplikowane, ale coś podobnego, że był taki gość, który nie bardzo chciał nas jakby do siebie zaprosić na noc, a myśmy strasznie chcieli się gdzieś tam przespać i tak dalej, i tak dalej. I potem chciał, że odzwoni, że zadzwoni za 2 godziny, za 3, jakoś tak to przeciągał, zrobiła się noc. I ja trochę jakoś stwierdziłem, że coś jest nie tak może i już potem... Ale też do dzisiaj nie wiem, co się tak naprawdę stało, bo potem dzwonił. No i ja próbowałem się z nim skontaktować, później nie odezwał się już. I nigdy się nie dowiem, co by się stało, no więc tak sobie też gdybając o tym, to gdzieś tam umieściłem. Dlaczego daliście angielski tytuł? Bardzo dużo mam wrażenie w tym roku jest właśnie tych angielskich tytułów, krótkich metraży i przyznam się, że troszeczkę mnie to zdziwiło i zastanawia, dlaczego, skąd ten pomysł? Pomysł jest taki pierwszy. Ja po prostu nie wpadłem na lepszy, a on mi się bardzo jakoś tak zgadza z tym, że to z jednej strony jest trochę jak łapanie stopa, a z drugiej strony taki, kciuki w górę też to kiepsko by było nazwać, a to thumbs up znaczy, tak mi się wydaje, że to jest taki symbol tego, że po prostu wszystko musi być spoko i wszyscy powinniśmy się uśmiechać i jakby dać się ponieść, a tymczasem nie zawsze ma to dobre, znaczy inaczej, taki pesymizm jest bardzo źle widziany i jakoś nie fajnie być pesymistą, lepiej być optymistą i wierzyć, że wszystko będzie super. No i tyle. Jakby, no nie wiem, po prostu najbardziej mi się to zgadza z tą historią i z tymi bohaterami, a że jest pan... No wiem, że jest po angielsku, ale nic lepszego nie wymyśliłem. Jak znaleźliście tego włoskiego aktora? Przepraszam, nie pamiętam imienia teraz. On się nazywa Mauro Cipriani i po prostu znaleźliśmy go przez agencję aktorską. No nic takiego specjalnego. Po prostu i to był też właściwie jedyny aktor, który się zgodził z nami pracować, no bo znaczy no nie, że się zgodził, ale po prostu nie było innego wyjścia. Ale też dlatego, że był najlepszy po prostu i był super. Czy państwo chcecie, żeby oddać wam teraz mikrofon, czy jeszcze nie? Jeszcze nikt nie podnosi ręki. Dobrze, to w takim razie teraz przechodzimy do filmu dokumentalnego, do Między Światami. I zapytam oczywiście, jak ty tam trafiłaś do tej społeczności Inuitów i jak tam się odnalazłaś? Czy było trudno przekroczyć jakąś granicę hermetyczności tej społeczności? No właściwie to jest historia też dosyć skomplikowana i długa, więc właściwie ją postaram się skrócić do takich najbardziej znaczących momentów i najprzyjemniejszych. Ja na pomysł mniej więcej tak jakoś wpadłam około 4 lat temu, więc tak naprawdę to jest bardzo długo, moim zdaniem bardzo długo. I inspiracją był artykuł, jakieś zdanie, które właśnie przeczytałam o tym, że właśnie tam są te samobójstwa, ale chodziło konkretnie o to, że ponieważ nie ma drzew, wieszają się w szafach. No i to zdanie było jakimś takim impulsem, który gdzieś tą wyobraźnię rozpalał i stwarzał cały czas taki niedosyt i potrzeby, żeby to drążyć. I no ja akurat tak mam, że te tematy jak przychodzą, no to trudno się od nich opędzić,
i po prostu się trzeba w to jakoś tak zagłębić, jakby się od nich nie uciekało, one po prostu wracają i trzeba za nimi pójść. No i zaczęłam po prostu szukać, zgłębiać po prostu temat i po prostu dowiedziałam się w trakcie poznawania bliżej tych społeczności, tej historii, że dosyć sporo polskich księży tam po prostu pracuje. No więc szukając dalej kontaktów z nimi, co w sumie też no, nie było tak naprawdę trudne, udało mi się wreszcie spotkać takiego, który by się zgodził, żeby do niego pojechać. Potem akurat, no wiadomo, to jest bardzo droga rzecz, żeby się wybrać na koniec świata z ekipą, więc no, rozpoczęły się różne usilne starania o to, żeby zdobyć na to pieniądze i byłam też i w studium Munka, byłam w PiS-ie. No, projekt wydawał się albo zbyt egzotyczny, albo po prostu nieinteresujący, więc tam on w jakiś sposób przepadał, ale mimo wszystko jakoś no, wytrwałam w tym, żeby to zrealizować. I po prostu no, no, własnymi siłami, jak już starczyło mi pieniędzy na jeden bilet, no to po prostu poleciałam ze sprzętem. I jak oni reagowali na ciebie? Reagowali bardzo pozytywnie, ponieważ przede wszystkim wiedzieli, że ja jestem od Daniela, czyli od mojego bohatera, od księdza. Większość z nich ucieszyła się, że wreszcie Daniel będzie mieć żonę. Więc właściwie no, byłam bardzo dobrze przyjęta. Myślę, że gdyby nie on, byłoby mi dużo trudniej, bo rzeczywiście po raz pierwszy mogłam też poczuć na sobie, co to znaczy być innym, być obcym. Nie powiem, że byłby to rasizm, ale ja byłam tam i on właściwie jedynymi białymi osobami i to naprawdę się czuje taką inność i oni tak naprawdę są rdzennymi mieszkańcami. My tam jesteśmy tylko gośćmi i to jest bardzo wyraźnie odczuwalne, że taki biały człowiek, który nawet jak przyjedzie w super puchowej kurtce, to no przejdzie się tam trochę, ale po chwili i tak zmarznie i tak naprawdę to oni potrafią tam przetrwać. Więc Daniel przez to, że jest bardzo szanowany w tamtej społeczności, jest takim właśnie trochę szamanem w jakiś sposób, jeżeli chodzi o sposób właśnie traktowania, był taką furtką do tego świata. Z perspektywy czasu to było bardzo wygodne, jeżeli chodzi o organizacyjne takie sprawy, bo rzeczywiście po prostu spędziłam u niego tam w tym domku na parafii ten czas i dzięki temu tych ludzi mogłam poznać. Natomiast jeżeli chodzi o takie względy filmowe, no to też w jakiś sposób byłam do niego przyklejona i trudno było się odkleić. Co też jest, znaczy odkleić się, znaczy działać niezależnie, bo po prostu już wszyscy mnie z nim kojarzyli i on też jakby wszędzie ze mną był. Więc trudno mi było uniknąć jego obecności w filmie, a to nie było zamierzone tak naprawdę na początku. Poza tym ja tam pojechałam tak, no nie jestem operatorem, ja skończyłam reżyserię i tutaj były różne plany, jak to zrealizować, ale był też obecny na sali Grzegorz Hartwiel, który miał ze mną w ramach tego filmu się wybrać, gdyby się zebrały na to właśnie sposobności, pieniądze i produkcja. Ale no w przypadku prawdziwej produkcji, takiej, która powinna się odbyć, te koszty się generują naprawdę kilkukrotnie. I to po prostu rzeczywiście są już bardzo duże pieniądze. Więc no jakby taki brak operatora bardzo wyraźnie czułam i ja wróciłam z materiałem, który miałam wrażenie, że będzie tylko dokumentacją, która pozwoli się gdzieś dalej odbić. Więc no taka jest, powiedzmy, w skrócie jakaś historia rzeczy, które mi przychodzą do głowy z takim... Tam kilka rzeczy mi się, przyznam, podobało w montażu. Jest na początku taka scena, jak ksiądz dość beznamiętnie wymienia po prostu te wszystkie samobójstwa i pokazujesz uśmiechnięte dzieciaki, które podbiegają do kamery i to zderzenie jakoś dla mnie było bardzo uderzające. Z drugiej strony jest ta bohaterka, która najewidentniej cierpi na depresję i czy zastanawiałaś się tutaj nad, nie wiem, jakimś autocenzurowaniem tej historii, tej dziewczyny? Teresa, bo ona tak ma na imię, to była bardzo specyficzna sytuacja, taka rzecz, która się właśnie w filmie dokumentalnym właśnie przytrafia i to z jednej strony jest piękne i fantastyczne i to jest taka adrenalina, która sprawia, że potem właśnie się czuje ciarki właśnie na plecach, a z drugiej strony no to jest też taka sytuacja, która rzeczywiście stawia pewne pytania o jakąś tam etykę i ten moment, kiedy kamerę wyłączyć. Ja ją spotkałam tylko raz, mam tylko jeden z nią wywiad, 20-minutowy. Jest to olbrzymi niedosyt dla mnie, bo nie mam żadnych scen z nią więcej, oprócz tam tego, że gdzieś tam się przemazała z dzieckiem. I ja ją po prostu właściwie spotkałam w takim stanie, w jakim ona jest za filmie, czyli już takim roztrzęsionym. I
to już było pod koniec mojego pobytu i ja sobie po prostu pomyślałam, że ona na pewno się nie zgodzi, żeby ją nagrać, ale ja po prostu muszę się chociaż zapytać, bo ja sobie tego no nie wybaczę, że nawet nie spróbowałam. Więc tak zapytałam się, że no mam kamerę, czy mogę z nią porozmawiać o samobójstwach. I byłam pewna, że ona się nie zgodzi, a ona się zgodziła i w sumie bez większego wahania po prostu poszłyśmy, usiadłyśmy gdziekolwiek tam w zakrystii i ona zaczęła opowiadać. Ja byłam przerażona tym, co ona mówiła. To było dla mnie psychicznie bardzo trudne, bo nie byłam przygotowana na taki ładunek emocjonalny. Także mogłam się schować za kamerą i to zawsze jest fantastyczne, że się za tą kamerą mogę schować, ale tam łzy mi płynęły równo, bo ja cały czas drżałam, bo nie wiedziałam, czy wyłączyć już, czy nie. Ale ona się zgodziła na to, więc pomyślałam sobie, dobra, najwyżej tego nie użyję po prostu. Ale jak ona się wypłakała, bo ten ostatni jej szloch to był koniec zdjęcia właśnie, koniec ujęcia, to ona się po prostu jakoś tak uśmiechnęła, otarła te łzy i podziękowała mi. I właśnie chyba przez to, że mi podziękowała, a ja podziękowałam jej. Przez to, że mi podziękowała, no to ja poczułam, że mam to przyzwolenie, żeby to użyć i że to jest jakby zgodne z jej jakąś taką intencją. Jej to w jakiś sposób pomogło po prostu, troszeczkę ktoś z nią porozmawiał. A mi to pomogło, no bo po prostu wiedziałam, że jest to taki materiał, na który się zawsze niestety czeka. Czy masz wrażenie, że trochę lepiej rozumiesz tę sytuację teraz po tych rozmowach, po tym jak tam byłaś w tym takiej no, pustyni w zasadzie śnieżnej i w tym klimacie i z tymi ludźmi? Powiem tak, Daniel mi powiedział taką rzecz, że jak ktoś przyjeżdża do Arktyki na przykład na tydzień, bo tam czasami ktoś go odwiedza, ja byłam tam tylko miesiąc, to po powrocie ludzie potrafią napisać 100-stronicową książkę i kilka artykułów, jak tam jest. A im ktoś jest dłużej, tym bardziej właśnie już nie za bardzo wiadomo, co napisać. Więc ja na pewno nie mam wrażenia, że ja ich sytuację rozumiem. Zorientowałam się, jak to wygląda po prostu, jakie są realia takie społeczno-ekonomiczne, powiedzmy. Natomiast jakby tajemnica tych ludzi, czyli jakby coś takiego, że oni są rozdarci między przeszłością a przyszłością w takiej przestrzeni jakiejś teraźniejszej, która jest mocno wykorzeniona z jakiegoś ich naturalnego trybu życia też, nadal pozostaje dla mnie jakąś taką tajemnicą i w sumie cieszę się, że tak jest, bo oni rzeczywiście są bardzo połączeni z naturą ciągle. I to są rzeczy, których my powinniśmy takim społecznościom, moim zdaniem, zazdrościć. To znaczy tego, że tacy ludzie ciągle mają kontakt z zupełnie innym światem, z światem takim niematerialnym, duchowym. I tutaj nie chodzi o jakieś wierze konkretnej w coś, ale tam nie ma ateizmu, tam nie ma zwątpienia. Tam ludzie wiedzą, że jest coś i oni po prostu cały czas mają kontakt z naturą w jakiś sposób. I my jesteśmy tak zagłuszeni takim współczesnym życiem, tempem, chaosem, że no, nie doświadczamy takich sytuacji jak to, że człowiek jest naprawdę pyłkiem. My mamy bardzo złudne, moim zdaniem, przekonanie o takiej swojej wielkości i byciu panami świata. I tam tak naprawdę tej tajemnicy się dotyka. I jej się w ogóle nie rozumie, ale to dotknięcie jest strasznie fajne. Muzyka w tym filmie wprowadza taki nastrój trochę bajkowości, prawda? Jest mam wrażenie w opozycji chwilami do tego, co widzimy na ekranie. Rozumiem, że o to też chodziło, tak? Tak, ponieważ no ja tak się złożyło, że film robiłam właśnie jako to reżyseria zdjęcia, montaż sama i już nie miałam po prostu siły wymyślać muzyki, nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko po prostu ja bardzo chciałam się zderzyć z kimś, kto coś w to wniesie innego, bo już obiektywizm traci się bardzo. Świadomość materiałów, których się nie użyło, jest cały czas w głowie. I chciałam się spotkać właśnie tak artystycznie, że tak powiem, twórczo z kimś, kto zupełnie inaczej do tego podejdzie i da tą drugą wartość, to znaczy właściwie trzecią, która się nagle stworzy z mojej pracy, pracy właśnie kompozytora i powstanie trzecia wartość. A miałam wrażenie, że no zdjęciami filmu nie uratuję, bo sama je zrobiłam. Montażem nie uratuję, bo też sama zrobiłam. To może muzyką trochę się to wyciągnie, żeby było lepsze. I nada się temu ten klimat, którego ja nie dałam rady może oddać filmem. No i tu po prostu przyszła z pomocą muzyka i Hubert. Ja sprostuję może na początku. Ja nie jestem żadnym kompozytorem profesjonalnym. Ja jestem, no w ogóle tak, ja jestem aktorem z zawodu. Natomiast muzyką zajmuję się dla przyjemności i dla siebie, no też ona jest gdzieś obecna w moim życiu, bo i była szkoła muzyczna i tak dalej, to wszystko było. Natomiast nigdy moich muzycznych rzeczy nie wypuściłem na światło dzienne. No i jako, że Kasia
jest moją narzeczoną. Także podjęliśmy decyzję wspólnie, że może to będzie taki moment, kiedy będę się mógł odważyć coś z tą muzyką swoją zrobić. No i muszę przyznać szczerze, że jak Kasia przywiozła ten materiał stamtąd, już po pierwszych obrazach gdzieś tam zaczęło dzwonić właśnie to, co Kasia nazywała kryształkami. Gdzieś to tam pod palcami już się zaczynało pojawiać i właściwie nagrywałem to dosyć prostą metodą w domowo zaaranżowanym studio, metodą dogrywania ścieżek z ogromną ilością improwizacji, ale takiej improwizacji, powiem, przemyślanej, dlatego że najpierw starałem się wymyślić sobie podstawę, potem ją nagrać, potem odtwarzać ją, zapętlać, słuchać i podczas słuchania próbować gdzieś pod palcami szukać, powiedzmy, tej drugiej ścieżki i powiedzmy po jakimś już czasie, kiedy wiedziałem już, jakie mam skalę, gdzie jestem i jakie efekty mogę osiągnąć, dopiero wtedy włączaliśmy nagrywanie i ta improwizacja była rejestrowana. Jeszcze tylko dodam, że to wszystko to jest gitara, chociaż tego nie słychać moim zdaniem. I jeszcze na kieliszkach sobie tam dzwoniliśmy, jakoś tam z wodą, bo tak. Oddam teraz głos publiczności, proszę. Ja po pierwsze chciałem pogratulować filmu, który rzeczywiście bardzo mnie poruszył i mam takie pytanie właśnie a propos dzieci. To znaczy, bo właśnie bardzo mocno jest to przeplatanie się, mowa o samobójstwach i pokazywaniu tych dzieci, potem jak się w ogóle dowiadujemy, że to są dzieci ludzi, którzy nie żyją, to jest tym mocniejsze, ale właśnie co z tymi dziećmi dalej jest? Czy coś wiadomo? No bo w sumie moja pierwsza myśl była taka, że one przecież kiedyś też się mogą zabić. No tak, i są osoby, są dzieci na tym filmie, które już też nie żyją. Bo mam kontakt z tym księdzem, z Danielem i jak ja tam byłam w maju rok temu, to jak rozmawiałam z nim w listopadzie, czy nawet teraz, to mówił, że chyba trójka albo czwórka dzieci też już popełniła samobójstwo. Nie wiem, co się dzieje z Teresą, bo gdzieś wyjechała na jakąś tam terapię, gdzieś poleciała. Natomiast tam dwóch jest chłopców, którzy się gdzieś powiesili, jeszcze jakaś jedna dziewczynka. To są dzieci około 14-15 lat, więc no naprawdę tym bardziej zdobywanie pieniędzy na ten film było o tyle dla mnie trudne, że ja wiedziałam, że po chwili tych ludzi nie będzie. Więc dlatego też jakby nie chciałam już dłużej czekać, że ktoś może łaskawie coś da, tylko po prostu poleciałam. Ale dzieci właśnie, chociaż są bardzo radosne, w ogóle bez jakiejś takiej, nie noszą w ogóle w sobie żadnej traumy tak na pierwszy rzut oka. Ja próbowałam robić jakieś takie sceny, że narysujcie swoje rodziny, domy. No to nie, w ogóle tam nic się nie pojawiało. Terapia amatorska. Tak, tak, to w ogóle nie działało. Są bardzo wesołe i w sumie to jest tam, to samobójstwo nie jest tam tabu. To oni po prostu o tym mówią, no moja mama nie żyje, powiesiła się, znalazłem ją w szafie. A czy tam też jest taki, nie wiem, jakiś problem z przestępczością? Tam pojawia się jakieś takie... No tak, to na pewno, ponieważ no, to są takie tereny, że każdy ma w domu strzelbę, każdy ma w domu oczywiście nielegalnie alkohol, więc każdy ma w domu, no może nie każdy, narkotyki. Oczywiście też nielegalne, gdzieś tam przemycane, więc to jest po prostu bardzo krótka droga do tego, żeby tego używać w niewłaściwy sposób, a oni są po prostu, no pozwolę sobie powiedzieć, że są bardzo słabi psychicznie, dlatego jakby mottem tego filmu dla mnie jest coś takiego, że kiedy czasy są ciężkie, ludzie są silni, a kiedy czasy są łatwe, ludzie są słabi, im jest bardzo łatwo, więc oni takie psychiczne jakieś problemy, typu, że ktoś z kim zerwał, bo to są takie problemy na zasadzie, to nie jest wielki egzystencjalizm, to jest bardziej, że ktoś z kimś się właśnie, ktoś się zakochał, a ktoś kogoś zdradził. Takie zwykłe bardzo sprawy i to ich załamuje. Oni nie potrafią sobie z bardzo prostymi rzeczami poradzić, rozmawiać o nich po prostu. Czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę. No, po pierwsze chciałam pogratulować filmu, bardzo mi się podobał. Już mówiłam wcześniej Kasi. Natomiast mam pytanie właśnie o tą łatwość ich życia, bo jakby oni się muszą z czegoś utrzymać, tak? Więc de facto no, nam wszystkim załóżmy nie jest łatwo się utrzymać w dzisiejszym świecie. Więc zastanawiałam się, dlaczego im jest tak łatwo? Czy oni mają jakąś pomoc od rządu i dlatego mają taką łatwość? Czy po prostu tak im dobrze tam prosperuje ich gospodarka lokalna? Czy to by było dziwne, tak? Oni tam mają bardzo dobrze funkcjonujący taki socjal.
i Kanada im rzeczywiście dużo pieniędzy daje z wielu powodów. I z takiego powodu, że cierpieli na różnego rodzaju represje w historii dosyć niedalekiej i dlatego, że są właśnie tymi native people, czyli są rdzennymi Kanadyjczykami, więc dostają też jakieś za to takie bonusy i dlatego, że mają dużo dzieci. Więc tam jest kilka różnych wypłat w miesiącu i oni z każdą tą wypłatą bardzo szybko idą do sklepu i kupują, co się da. Nie dlatego, że są głodni, tylko dlatego, że mogą. Więc jakby oni są, mają jakieś tam takie prace, ale to jest bardziej, żeby ich czymś zająć. Typu pani w okienku na poczcie, albo nie wiem, no jakieś tam sprzątaczka, czy no takie rzeczy, które w sumie nie są żadną pracą, ale po prostu coś tam robią. Ja od razu też chciałabym powiedzieć, bo to była w ogóle premiera. Bardzo dziękuję, że Państwo też przyszli potem na spotkanie. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że to jest ciekawy temat, tak jakby no, egzotyczny i ciekawy, ale bardzo dziwnie bym się czuła, gdybyśmy tymi pytaniami jakby trochę skradli to spotkanie innym filmom. A wiem, że zawsze jest takie trochę ryzyko, bo to jest po prostu taki temat. Więc jeżeli na przykład są jeszcze jakieś takie pytania, ja bardzo chętnie o tym porozmawiam, bo ja ciągle tym żyję, ale po prostu nie chciałabym, żeby był taki dyskomfort między innymi twórcami, którzy zrobili świetny film i bardzo mi się podobały. Czy są jeszcze... Bardzo proszę. Więc żeby były też pytania do innych. To takie krótkie pytanie do Piotra. Powiedz Piotrze, jak udało ci się znaleźć takich fantastycznych aktorów? To jest dobrze. A o kim mówisz? Nie mówię oczywiście o świniach, chociaż one też pięknie grały. Nie, mam takie szczere pytanie, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze dobrałeś postacie do siebie. No tak, Mirka to wszyscy znają, także jego szukać jakoby specjalnie nie trzeba było. Zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy na rolę ojca nie wziąć Naturszczyka też. Ale wydaje mi się, że wtedy to ten film już by w ogóle był realizacyjnie nie do zrobienia całkowicie. No, jakby wydaje mi się, że wtedy już byśmy tak przekroczyli czas zdjęć, że pewnie skończyłbym z połową materiału. Natomiast jeśli chodzi o chłopaka, no to ja zrobiłem taki casting we wszystkich domach dziecka w Łodzi. I to ten casting, i to też się okazało, że tenże casting wyłonił chłopaka, który już w dwóch etiudach wcześniej zagrał. No, także to było takie też dosyć zabawne przeżycie, ale też fajne dla mnie, bo jak robiłem te castingi, to miałem okazję się troszkę do tych chłopaków zbliżyć. Na przykład ten chłopak, Darek, który zagrał tą rolę, to widać było po nim od samego początku, że on strasznie chce to zrobić, tylko się boi. I wydaje mi się, i ja to po nim widziałem. On wziął udział, bo mu kazali tam jakby w tym domu dziecka. I ja widziałem, że on ma ochotę, tylko że się strasznie boi, mimo tego, że wcześniej już grał w etiudach. Także pod takim pretekstem takich zajęć dla nich teatralnych, to ja zrobiłem im w tymże konkretnym domu dziecka numer 6 w Łodzi, zrobiłem mu serię takich warsztatów teatralnych dla wszystkich. No i przez te warsztaty Darek się do mnie przyzwyczaił i w końcu mi zaufał i mogliśmy z tym ruszyć, bo ja byłem dosyć, no byłem zdecydowany. No. Także tak to było z aktorami. Aktorów jest tylko dwóch w całym filmie. No i są jeszcze ci świetni statyści. Tak. To ja mam pytanie tego chłopaka. On jakoś, myślisz, że będzie w jakąś taką drogę artystyczną przed aktorską? Jakoś tak się rozsmakował w tym? Jemu się oczywiście bardzo podobało, ale wydaje mi się, że on nie pójdzie w tym kierunku, chyba że ktoś to zrobi za niego. W takim sensie, że jakiś agent znajdzie go i wepchnie go w jakieś takie tryby serialowe i tak dalej, bo to jest po prostu chłopak z innego świata. Oni mają zupełnie inne, ci wychowankowie domów dziecka, którzy wchodzą w dorosłość, no, to możecie zgadywać, ile on ma lat. Tak naprawdę on ma 19 lat.
19? Tak, 19. No. Nie wygląda. Tak, no wiem. O to chodziło. Tak, on wtedy jak robiliśmy ten film, miał 19. Teraz wygląda bardzo podobnie, a ma tych latek już tego, no, to więcej. Także nie sądzę, żeby on poszedł w tym kierunku. To ja zapytam jeszcze was o lokację, jeśli chodzi o fabułę. Jeśli masz już mikrofon, to może najpierw powiedz o swojej lokacji. Gdzie wy to kręciliście, jak to wyglądało? Nie, bo Miko brał udział... Do mikrofonu tylko prosimy. Dobra. Nie, to lokacja to było szukanie miejsca, o które pozwoliłby nam otworzyć przestrzeń podobny trochę do to, co Piotrek miał na głowie i to, co on miał tam jest pamięć, jak to było u niego. Więc szukaliśmy koło Łodzi, bo chcieliśmy, żeby było w miarę wygodne dla nas, realizacyjne. Przecież to chłopak był z Łodzi, było łatwiej jechać się z nim codziennie na planie. I też takie miejsce, gdzie jeszcze było trochę dziki, gdzie jak szukaliśmy różne strony, to nie spotkaliśmy się ani autostrada, ani taki przestrzeń, wiatraki, takie rzeczy, gdzie ten film też mógłby mieć trochę element anachroniczny. No i też problem mieliśmy, bo nie udało się znaleźć jednej lokalizacji, żeby to wszystko robić, więc było trochę takie szukania. Okej, tutaj możemy kręcić ten kawałek, tutaj ten kawałek, żeby to otworzyć i... Reszta to już była praca scenograficzna, żeby to miejsce wyglądało jakoś. Bo tak naturalne miejsce nie... Tylko ze zdjęcia mogliśmy, albo tam, gdzie znaleźliśmy miejsce, które było odpowiadane dla nas, to nie mogliśmy kręcić, więc na podstawie te zdjęcia, na podstawie rozmowa z Piotrek, z Kasia od scenografii, to otwieraliśmy taki przestrzeń. No. Też pogoda, bo też liczyliśmy, musieliśmy czekać, że to był odpowiadany czas. Przez to było dużo plenery, to nie mogło być zima, nie mogło być w środku lato. Takie różne wymagania, które niestety już nie możesz kontrolować, że po prostu musisz czekać na ten moment. No. Jabłko musieliśmy zaczepić sznurkami, drutami. No, i albo czekać na te parę ujęcia, które są, dają się robić w czasu. Tam jest jedno ujęcie, które mi się bardzo podobało, jak wchodzicie z kamerą do tej jabłoni, tak, do tego drzewa. Jak to robiliście? O, to też było męczenie materia, bo oczywiście nie dało się tam robić na miejscu. Nie dało się robisz przez to, są te robaki, przez to dzieło jest tak, gdzie jest i nie pozwoli, nie ma tym przestrzeń, więc musieliśmy kombinować ze środków, które mieli, bo też nie mieliśmy pieniędzy na sprzęt, który byłby idealny do tego, tylko kombinować, żeby robić jeden ujęcie, żeby potem budować taki przestrzeń w studiu, gdzie możemy wyjść z kamerą, gdzie ręka mogą tam się pojawiać, gdzie możemy świetlić jakoś, gdzie możemy mieć kontrolę nad robakami i gdzie jak już wszystko jest montowane i po korekcji i tak dalej, to nie rozpada się w filmie, gdzie nie wygląda strasznie kartonowe i sztuczne i jakoś czuję, że byliśmy na tej granicy, że gdzieś ty można to obejrzeć i nie czujesz to, że nie kupujesz to, że wyjdziesz na ten świat i nie skupi się na samą materię, jak to jest zrobione. No, gdzie masz poczucie, że idziesz tam do środka. To jeszcze do Stefana. Lustry i dym. Do Stefana pytanie o te lokacje, jakich szukaliście i gdzie to tak naprawdę było kręcone? To było nakręcone w Genui, i dookoła Genui, a szukaliśmy znaczy, zanim zaczęliśmy szukać, to w ogóle po prostu dzwoniliśmy i pisaliśmy tam do różnych takich komisji filmowych i właściwie wszystkie poza tą jedną z Genui powiedziały nie, albo mówiły nie, rzucając takie ceny typu tam milion euro za coś, nie?
No i to też jakby długa historia, bo tam ten gość z komisji filmowej w Genui to był przez przypadek na jakimś festiwalu, gdzie był przez przypadek jakiś inny gość, który go tam dał do telefonu. No, a potem większość tych lokacji szukaliśmy na mapach Google'a. Potem pojechaliśmy... pomaga, no to... Tak, potem pojechaliśmy na dokumentację i tam ja znaleźliśmy już tak normalnie, no i tyle. No jeszcze zapytam o dobór aktorów i o Martę. Chciałabym jeszcze usłyszeć o jej przygodzie z tym filmem. Jak to się stało, że rozpoczęliście współpracę? No po prostu sobie robiliśmy próby najpierw i mnie Stefan wybrał. I co jeszcze? No i fajnie i było, gorąco było. Ciężkie mieliśmy plecaki, żeby to realistycznie wyglądało, to pamiętam. Tyle. Dziękujemy bardzo. Mam jeszcze pytanie do Was na koniec, chyba że Państwo jeszcze chcecie zabrać głos. Jeśli nie, to ja sobie pozwolę jeszcze ostatnie pytanie zadać o to, czy myślicie o pełnych metrażach teraz i jakich tutaj właśnie do, jeśli chodzi o fabuły, bo nie ukrywam, że to też Max Cegielski zresztą w Kronice mówił, że niestety jest coś takiego, że te krótkie metraże są bardzo dobre, świetnie to się ogląda i nagle jak zaczyna się praca nad pełnym metrażem i widzimy efekt później, to często nie jest najlepiej, oczywiście nie zawsze, więc pytanie, czy wy macie jakieś obawy przed tym pełnym metrażem, który was czeka i czy macie jakiś pomysł na to, czy już rozpoczynacie pracę nad tym, czy nie? Stefan. Na które, możesz jeszcze raz? To jest w zasadzie jedno pytanie, chodzi o pełny metraż, o przygotowanie, o obawy, o to, kiedy zamierzasz się zabrać za to. No, zamierzam się zabrać, jak przyjdzie mi do głowy po prostu taki pomysł, że będzie się nadawał na pełny metraż. Nie no, bo można oczywiście się tak jakby starać to wypracować i wycisnąć. Mi się wydaje, że może z tego powodu czasami te filmy wydają się być takie jakby... na siłę, no. To jest nie taka prosta rzecz w ogóle mieć jakiś pomysł, no nie? Oczywiście, że trzeba dużo pracować i tak dalej, tylko wydaje mi się, że najpierw trzeba coś takiego, no kurczę, poczuć, nie? Że i wiedzieć, że to się nadaje akurat na pełny metraż, bo jest dużo dobrych pomysłów, które się na pełny metraż nie nadają, a są takie, które na przykład nadają się bardziej na serial albo na kreskówkę. I no, wydaje mi się, że nic na siłę. A Piotr, ty wypracowujesz czy czekasz? Ja mam w toku właściwie dwa pomysły i tylko że też z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to jest jeszcze daleka droga. I to tam i nawet to nawet nie chodzi o tak, że merytorycznie, tylko że bardziej no, produkcyjnie, że to jest jednak długa droga, a ja jestem raczej zwolennikiem takiej teorii, że chyba lepiej się do tego wszystkiego dochodzi takimi małymi kroczkami. Także w międzyczasie wydaje mi się, że po prostu wykorzystam wszystkie możliwości, zanim pójdę robić pełny metraż, po prostu wykorzystam wszystkie możliwości, a jednak w naszym kraju no, tych możliwości kilka jest. W studiu Munka też można zrobić półprofesjonalnie filmy, zarówno dokument i fabułę. I także myślę, że następnym moim krokiem będzie to. No i w ogóle tak naprawdę moje serce jest bliżej dokumentu. No tutaj akurat pokazuję fabułę, ale jeśli chodzi o takie moje prywatne preferencje i to też to, co w domu oglądam częściej, no to jest raczej dokument. Także też wydaje mi się, że pierwszym moim filmem takim dłuższym albo pełnometrażowym będzie dokument. Katarzyna, twoje serce jest po stronie tylko dokumentu, czy nie? No, moje serce to jest na północy. No, to zawsze jest jakoś tak na północy. I wydaje mi się, że
dokument jest czymś, w czym lepiej się po prostu czuję, co potrafię jakoś udźwignąć, doprowadzić do jakiejś realizacji. Fabuła, bardzo bym chciała oczywiście, że zrobić fabułę, ale myślę, że jeszcze do tego nie dorosłam, nie dojrzałam. Chyba jeszcze bym nie umiała tak tego pomysłu, tak uwierzyć w ten pomysł, jak wierzę w dokumenty. Jednak jak się czasami w życiu zaobserwuje jakąś sytuację, która jest niewiarygodna i fantastyczna i chce się za nią podążać, to wydaje mi się, że dużo łatwiej jest właśnie mi przynajmniej za nią właśnie podążać, niż kreować właśnie w takim sensie fabularnym. Bardzo bym chciała zrobić film oczywiście dokumentalny, właśnie pełnometrażowy. Chciałabym, żeby to był jakiś taki debiut. Ale tutaj całkowicie się zgadzam właśnie ze Stefanem, że to nie ma co robić na siłę. Z jednej strony właśnie ten festiwal debiutów, czyli Starzej Film, jest, no to jest smutne, ale rzeczywiście, jeżeli już się na to dostanie jakieś pieniądze, no to rzeczywiście warto zrobić coś, co będzie naprawdę sensowne, za co człowiek się nie będzie wstydził, bo potem będzie jeszcze trudniej. Więc te pomysły się trochę czeka, one dojrzewają razem z nami i no i tak powinno być, no po prostu. Proszę Państwa, ostatnia szansa, żeby zadać pytanie. Nie ma, to bardzo Wam dziękuję i gratuluję raz jeszcze.